witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na przepis, który jest idealną przekąską na Halloween, na imprezy halloweenowe, ale oczywiście nie tylko. I będą to zdrowe paluchy wiedźmy w dwóch wersjach kolorystycznych i smakowych. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od ciemnej wersji, to będzie smak takiej trochę nutelli. Potrzebujemy do tego suszonych daktyli, orzechów laskowych, ja mam je już zmielone, ale możecie po prostu mielić orzechy razem z daktylami. Do tego kakao, trochę wody, żeby ułatwić mielenie i płatki migdałów, które posłużą nam za paznokcie. Mielimy daktyle z wodą do uzyskania pasty, później dodajemy kakao i orzechy laskowe i mielimy dalej do uzyskania masy, którą daje się lepić. No i po prostu lepimy. Mi tutaj wyszło 14 takich paluchów, wyjdzie ich właśnie około 14-15, ale moje paluchy są naprawdę gigantyczne, możecie spokojnie zrobić dużo więcej takich małych. Jak ulepimy takie kiełbaski, przyklejamy płatki migdałów, takie ładniejsze wybieramy jako paznokcie, przechowujemy w lodówce i nasze paluchy są już gotowe i możemy zabierać się za drugą, jaśniejszą wersję. Do wersji jasnej potrzebujemy suszonych moreli, najlepiej niesiarkowanych i nerkowców i mielimy je razem do uzyskania masy, którą można zgniatać i formować. Znowu formujemy paluchy, tym razem zamiast płatków migdałów w roli paznokci użyjemy całych migdałów, żeby troszeczkę uzyskać lepszy kontrast po prostu kolorystyczny, żeby było je widać. I to już wszystko. Mam nadzieję, że taki pomysł na bardzo prostą, szybką, zdrową, ale bardzo też efektowną przekąskę halloweenową Wam się podobał i że zdecydujecie się na wypróbowanie go. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!